kolejny rekord zakażeń w regionie świętokrzyskim. W niedzielę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach poinformowała, że w województwie świętokrzyskim odnotowano 211 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Po dniach z kolejnymi rekordami, jeśli chodzi o liczbę zakażeń w ciągu jednego dnia, to nieco mniejsza ilość, ale w sobotę wykonano też mniej testów. Tym razem najwięcej zakażeń jest w sąsiadującym z naszym powiatem, powiecie skarżyskim. Dotychczas najwięcej potwierdzonych zakażeń COVID-19 odnotowano w sobotę 17 października. Było to 396. W piątek 16 października było to 318 osób. W czwartek 15 października 283. Na dzień 17 października w powiecie ostrowieckim liczba osób hospitalizowanych to 15. Osób objętych kwarantanną to 455. Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 to 108, a osób, które wyzdrowiały, to 112. Od początku pandemii zmarło 14 osób. W ostatni weekend była to m.in. 30-letnia kobieta. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach poinformowała też, że na terenie powiatu ostrowieckiego w niedzielę odnotowano 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najstarsza osoba wśród nich to 59-letnia kobieta, najmłodsza to 28-letnia kobieta. Koronawirus nie ominął także samorządu powiatu ostrowieckiego. Dodatni wynik na obecność SARS-CoV-2 potwierdzono u jednego z radnych, który przebywa obecnie w izolacji domowej. Dodajmy, że we wtorek była sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego. O sytuacji zostali więc powiadomieni wszyscy radni oraz zarząd powiatu ostrowieckiego. Już podczas posiedzenia pojawiła się informacja, że kolejne posiedzenia Rady Powiatu Ostrowieckiego odbywać się będą w systemie hybrydowym. W związku z potwierdzoną obecnością koronawirusa u jednego z radnych powiatowych, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu informuje, że sesja Rady Powiatu, która odbywała się 13 października, była sesją nadzwyczajną i trwała raptem 15 minut. Odbywała się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Zadbano więc m.in. o dezynfekcję rąk, zabezpieczenie w maseczki, zachowanie odległości oraz ozonowanie sali obrad. Starostwo powiatowe jest przygotowane do organizacji sesji zdalnych bądź hybrydowych. Jak poinformowała starosta ostrowiecki, już w lipcu wysłana była do radnych powiatowych propozycja przeprowadzania sesji w trybie zdalnym lub hybrydowym. Wtedy radni nie zadeklarowali uczestnictwa w posiedzeniu w formie zdalnej. Starostwo powiatowe apeluje więc do osób, które wiedzą, że miały kontakt z osobami zarażonymi, o bezwzględne powstrzymywanie się od wszelkiej działalności, w tym także społecznej. W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 powiat ostrowiecki prosi o telefoniczne umawianie wizyt do wydziałów starostwa powiatowego, w tym szczególnie do Wydziału Komunikacji. Zachęca także mieszkańców do kontaktowania się z pracownikami starostwa drogą elektroniczną. Wszelkie informacje o numerach telefonów do poszczególnych wydziałów starostwa są dostępne na stronie internetowej starostwa w zakładkach Starostwo – Struktura organizacyjna. W związku z ogłoszonymi przez premiera nowymi obostrzeniami wynikającymi z rosnącego ciągle zagrożenia epidemiologicznego, od 17 października w strefach żółtych oraz czerwonych na terenie całego kraju wprowadzono kolejne restrykcje. W ich efekcie basen kryty Rawszczyzna od soboty jest nieczynny do odwołania. Nieczynne z tego samego powodu są również siłownie MOSiR, zarówno na pływalni Rawszczyzna, jak i w hali sportowo-widowiskowej. Trwa dobra punktowa pasa piłkarzy KSZO 1929. Tym razem odnieśli oni drugie z rzędu zwycięstwo na własnym stadionie. W sobotę pokonali Lewart Lubartów 2-0. Spotkanie rozstrzygnęło się w samej końcówce meczu. W pierwszej połowie najwięcej pracy miał nasz bramkarz Paweł Lipiec, który parokrotnie musiał wyłapywać strzały piłkarzy z Lubartowa.
Po zmianie stron goście ponownie przeważali. Stworzyli nawet kilka groźnych sytuacji, ale byli bardzo nieskuteczni. W 48. i 58. minucie Paweł Lipiec obronił dwie niebezpieczne główki. Gospodarze nie mogli złapać właściwego rytmu gry. Często tracili piłkę, mnożyły się niecelne zagrania. Dopiero ostatnie 5 minut zmieniło obraz gry na pustym stadionie przy Świętokrzyskiej. I tak w 76. minucie bliski strzelenia gola był Jakub Chrzanowski, ale po jego efektownych nożycach piłka przeleciała obok lewego słupka bramki. Minutę później główkował Mateusz Mąka. Wiele ożywienia w akcji ofensywnej KSZO wniósł wprowadzony Tomasz Persona. To właśnie jego faulowano w polu karnym po dynamicznym wejściu lewą stroną. Sędzia bez wahania podyktował rzut karny w 86. minucie. Pewnym strzelcem okazał się Jakub Chrzanowski. Radość zespołu była więc przeogromna. Nawet kontuzjowany wcześniej zawodnik KSZO pokuśtykał z gratulacjami do strzelca. Po stracie gola Lewart ruszył do ataku. Przy rzucie rożnym na nasze pole karne po raz kolejny w tym sezonie piłkarze KSZO strzelają bramkę po rzucie karnym. Zdaniem trenera to efekt zdecydowanej gry jego podopiecznych. Ale niestety na treningach nie przykładają nadmiernej wagi do tego elementu gry. Powiedz parę słów, jak podsumujesz ten spotkanie dzisiaj? Ciężki mecz dla nas, bo przeciwnik tak naprawdę stwarzał sytuację. My tak dzisiaj bez jakiejś werwy, bez ikry, bez mało tych akcji, takich bym to powiedział kreatywnych. Dopiero końcówka, wejście Tomka Persony i ten rzut karny, który wywalczył, przesądziło o tym zwycięstwie. No, ja myślę, że tu trzeba dopisać 3 punkty, zapomnieć o tym meczu, bo nie pamiętam długo, dawno takiego meczu, żeby drużyna KSZO nie stwarzała sytuacji. A dzisiaj tak naprawdę do praktycznie 70 minuty myśmy nie stworzyli żadnej sytuacji. Czy ćwiczycie na treningach rzuty karne, bo ich bardzo dużo ostatnio mamy? Nie ćwiczymy. Biorą się na pewno z takich właśnie odważniejszych wejść gry 1-1 w ofensywie, także to jest taka nagroda dla tych chłopaków, dla moich zawodników za to, że się nie boją się tej odpowiedzialności. No, cieszą te punkty, ale myślę, że styl, chyba będę chciał o tym meczu jak najszybciej zapomnieć.